Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj mamy 12 grudnia i rozpoczynamy 12 vlogmas. Mamy niedzielę, jest godzina 16:30, na dworze już całkowicie ciemno, a ja dopiero zaczynam vlogmasa. Moi drodzy, wstałam dzisiaj o godzinie 11:00, widzieliście na wczorajszym vlogmasie, byłam na imprezie, która naprawdę była super. Wróciłam jakoś 2:30 do domu i co? I spałam sobie dzisiaj do 11:00, później zjadłam sobie śniadanie, chillowałam, poszłam się wykąpać, umyłam głowę, zmontowałam vlogmasa. No i tak mi zleciało do tej 16:00, tak naprawdę strasznie leniwy dzień. A teraz, słuchajcie, robimy pierniczki, dokładnie tak. Mamy niedzielę, wieczór, także spokojnie jest, więc stwierdziłam, że idziemy z moją mamą zrobić pierniczki. Już się nie mogę doczekać, bo ja uwielbiam pierniczki, serio. Także dajcie znać, czy wy już robiliście w tym roku, czy jeszcze nie. A może zrobicie z nami, odpalcie vlogmasa i róbcie z nami. Dobra, lecimy robić pierniczki, daję was do kuchni i mamy bardzo fajny przepis. Zawsze, znaczy najczęściej robiliśmy z pudełka pierniczki, a w zeszłym roku zrobiłam jedne z pudełka i jedne takie z przepisu i te z przepisu wyszły lepsze, więc stwierdziłyśmy, że tym razem robimy tylko z przepisu. No. Pierniczki, tak. Właśnie nie posikaj, błagam. To, co będzie potrzebować tego przepisu, to jajka, masło, miód, cukier, puder, mąkę, sodę i przyprawę do piernika. Mamy takie dwie i albo je zmieszamy. Jeszcze mamy taką. O, jeszcze właśnie mamy trzy w sumie. No to albo je zmieszamy. Nie, to jest do grzańca, ta jest do pierniczku. Albo po prostu je powąchamy i zobaczymy, które najładniej pachnie. I jeszcze kakao. My mamy akurat takie jakieś. Bardzo dobre. 41%, ale to nie będzie gorzkie? To jest mleczne. Składniki, tutaj mamy jeszcze pełno różnych rzeczy do dekorowania, także będzie później co robić. Łonet, mamy rum. No. No, także co, teraz będziemy robić ciasto w Thermomixie, także let's go. Okej, a więc pierwsze co musimy zrobić to bierzemy masło i bierzemy 180 gram masła. I tłoczymy razem z miodem, żeby musimy teraz jakby rozpuścić masło tak z miodem. Podgrzać. Dobra, a więc dodajemy 180 gram masła i do tego dodajemy pół szklanki miodu. Przelewamy do garnka. Dobrze, tak się prezentuje rozpuszczone masło z miodem i teraz należy to ostudzić, więc ja to chyba wyniosę na taras, co? Czekam na rozkazy. To tak, o, łączysz w Thermomixie następujące rzeczy. Teraz mieszamy składniki suche ze sobą i jest to przesiana mąka, soda, kakao i przyprawy ja dodam. Okej, moi drodzy, mamy tutaj schłodzoną masę i teraz do tego musimy dodać cukier, puder i jajka. Co ty robisz? Śledzie otwieram. Czemu śledzie? Czy tak ja właśnie mam asystenta? Żenada. A ja chcę swojego śledzia. Nie ma. Proszę bardzo, świąteczna trzepaczka. Ale to pachnie niesamowicie. Zamykamy. Okej, moi drodzy, tak się prezentuje gotowe ciasto i teraz wkładamy raczej je do folii i następnie do zamrażarki na 30 minut, żeby to ciasto nam się schłodziło i wtedy już tylko pieczemy, także... Jeszcze wałkujemy i wycinamy. No tak, wiadomo. Hejka widzowie, dzisiaj pokażę wam jak nagrywamy pierniczkowy odcineczek.
Tutaj mamy drugą turę pierniczków. Mama wykłada trzecią, a w piekarniku jest pierwsza, ale grubasy. Moi drodzy, zobaczcie, tak się prezentują gotowe pierniczki. Tutaj mamy takie udekorowane, mamy też części nieudekorowanych. No, to nasze dekorowanie nie jest może jakieś wspaniałe, ale są robione z miłością, prawda? Jak to wspaniałe. Mhm. Ten na przykład Oli, albo gdzie jest ten? Jęgleosia. O, tu. Dla fanów Jęgleosi. No, fantastyczne są. Ten jest moim ulubionym. A tutaj jeszcze mamy właśnie nieudekorowane, bo takie też jemy. I tutaj mama sobie zostawiła najładniejsze, że no siedziała nad nimi chyba z godzinę. Nie, ja jeszcze moje bowla. Także tak się prezentują pierniczki. Drodzy, czas na kalendarze adwentowe. Zaczniemy od The Body Shopu. Dzisiaj otwieramy 12. już okienko. Mam trochę ograniczoną widoczność przez te okulary, ale nie powstrzyma mnie to od otwarcia kalendarzy adwentowych. 12 pudełeczko. Jest to coś dość ciężkiego. Uwaga, uwaga. Mamy... Cóż to jest? Rozświetlająca maska. Dokładnie tak, ale to jest maska do ust, czy... Nie, na twarz po prostu. Okej, okay, fajny produkt. Nie wiedziałam, że The Body Shop ma maseczki. Serio, nie miałam pojęcia. Teraz czas na Sephorę. Uwaga, uwaga, 12 mamy tutaj. Dzisiaj mamy coś takiego. Lusterko. Takie małe. Trochę gówno w nim widać, ale ładne, no co, no lusterko. Lusterko każdemu się przyda. Teraz czas na kalendarz adwentowy od mojej mamy. Uwaga, uwaga. Obstawiam też dzisiaj jakiś ciuch, bo jest mięciutkie. Nie. Skarpetki? Co to jest? Skarpetki, ale takie turbo cieplutkie. Z piernikiem. Są przepiękne, ja je zakładam od razu. Fantastyczne. Uwaga, uwaga, czas na Nyxa. Jej, zgadłam. I to taki dość złoty, taki jakby wygląda to bardziej jak taki brokat niż cień. Tak się Nie, no to jest jakiś żart. No pigment jest przepiękny, ale całego rozsypałam. No ręce mam przepiękne. Ale mega, serio, mega, mega ładny jest. Troszkę go zniszczyłam przez przypadek, jak wam chciałam pokazać. No ale jest ogólnie przepiękny, co widać właśnie na moich rękach. Kurde, przykro mi, że zniszczyłam ten dzień, bo jest naprawdę taki śliczny. W sensie, no wiecie, dalej on jest, ale to był taki fail. Kinder Country, ale już nie dam rady go wcisnąć, bo zjadłam przed chwilą drwala i zakręcone frytki i już jestem pocąd, serio. I ostatni kalendarz to My Muesli. Dzisiaj mamy owsiankę o smaku jabłka. To tyle. Okej, moi drodzy, jestem w trakcie montowania tego filmiku, jest godzina 12:40, jutro idę do szkoły, także musiałam zmontować go dzisiaj, z racji, że później po szkole mam jeszcze jazdy i w ogóle. Także co, dziękuję wam oczywiście bardzo serdecznie za tego odcinka, dajcie znać, czy takie pierniczkowanie wam się podobało. W ogóle dzisiaj mamy 12 grudnia, jest to połowa vlogmasów, dokładnie połowa, także mega szybko mi to zleciało, ale też na dużo rzeczy nie miałam czasu, więc teraz mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Bo tak naprawdę został nam ostatni tydzień szkoły, od 20 grudnia będziemy mieli zdalny, a do aż 9 stycznia, także bardzo fajnie, będę miała więcej czasu po prostu na vlogmasy, będę mogła je bardziej dopracowywać, także już się nie mogę doczekać. No, ale jutro jeszcze jedę do szkoły. Na szczęście mam na 10, także bardzo fajnie. Co prawda i tak jadę na 9, bo jadę z bratem, żeby nie musieć jechać autobusem, bo będzie zimno, więc wolę już sobie posiedzieć po prostu tą godzinę w szkole. No, ale co, ja się już z wami żegnam, widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć!